Nikogo nie powinny dziwić ujemne temperatury oraz mróz w styczniu. A jednak, kiedy mamy do czynienia z rzęsiście padającym marznącym deszczem, zaczyna robić się naprawdę niebezpiecznie. Pogoda w minionych dniach spłatała figla nam wszystkim. Koniec stycznia powinien raczej kojarzyć się z zaspami śniegu i porannym ośnieżaniem samochodów. Tymczasem na drogach i chodnikach można jeździć na łyżwach, a rano zamiast odśnieżania samochodu musimy skuwać grube warstwy lodu. Biorąc pod uwagę specyficzną pogodę i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, o skutkach fatalnych warunków na chodnikach i drogach rozmawialiśmy z Renigaldem Cytarzyńskim, ordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w Sieradzu. Jeżeli chodzi o stronę urazową, to tak w godzinach dopołudniowych nie było najgorzej, natomiast od godzin południowych ta ilość się uległa zdecydowanie zwiększeniu. Ja tu podam, 30 osób było po urazach, w tym należy wliczyć 3 pacjentów z kolizji samochodowych, tym, że szczęśliwie się skończyły w sensie ciężkości urazów. No i tak zwanych gipsów, które są takie klasyczne, było 15 opatrunków gipsowych założonych na dyżurze. Nie obyło się bez złamań niestety podczas takiej pogody? Nie, i większość dotyczy ludzi starszych. Typowe upadki, jeżeli o czymś mógłbym apelować, to w takim okresie ograniczyć wyjście z domu. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, jest to najlepsza profilaktyka. Również dla sieradzkich strażaków to czas intensywnej pracy. Podczas ostatniej doby odnotowano ponad 100 zdarzeń związanych z sytuacją pogodową. 90% zdarzeń w tym czasie to pochylone na budynki mieszkalne drzewa czy powalone konary na drogę. W miejscowości Kliczków Wielki, gdzie ogromne drzewo było pochylone na budynek starej szkoły, tam strażacy kilka godzin usuwali to drzewo i to zagrożenie. Podobnie w miejscowości Woleń, gmina Błaszki, pochylone drzewo na budynek mieszkalny. Poza tym, tak jak mówię, w tych gminach takich bardziej leśnych, tak jak Brąszewice, Brzeźnio, w tych gminach duża ilość drzew przewrócona na drogę unieruchomiała ruch drogowy. Po czym kilkanaście zerwanych linii energetycznych też odnotowaliśmy. No z takich charakterystycznych, ciekawych zdarzeń, oryginalnych wręcz powiedziałbym, to przede wszystkim dzisiejsza noc, miniona miejscowość Witów, na droga wojewódzka numer 480, ponad 30 pojazdów unieruchomionych na drodze, w tym 6 tirów, 6 samochodów ciężarowych. Samochody, no, po prostu, które stawały na drodze i tak dalej, zsuwały się po pochyleniach. Także tam od godziny 23 do 4 rano ruch był wstrzymany, droga była całkowicie sparaliżowana i unieruchomiona. Podobnie było kilka kilometrów dalej w miejscowości Strumiany, też gmina Burzenin, też kilkanaście pojazdów unieruchomionych, po prostu gołoleć stworzyła takie warunki na drodze, że nawet samochody Straży Pożarnej, które jechały do zdarzenia, po zaparkowaniu samochodu na poboczu drogi, te pojazdy dalej się zsuwały, także niewiele brakło, żeby i strażacy zostali unieruchomieni. Do paradoksalnej wręcz sytuacji doszło w miejscowości Czartki, gdzie kobieta kierująca samochodem marki Citroen uległa wypadkowi, w wyniku którego auto dachowało. W trakcie wypadku kobiecie nic się nie stało. Natomiast w momencie wysiadania z przewróconego pojazdu kobieta poślizgnęła się, w wyniku czego złamała rękę. To takie przykładowe sytuacje, zjawisko, to obrazują mniej więcej skalę tego, co się działo w nocy. Szczerze mówiąc, do większych takich zdarzeń typu, żeby trzeba było kogoś wycinać z rozbitych pojazdów, nie dochodzi. Kierowcy rzeczywiście z naszych tutaj obserwacji jadą bardzo powoli, także dochodzi do jakichś stuczek, kolizji, ale nie ma to jakichś przełożeń na szczęście na obrażenia tych osób. Wspomniał Pan o zerwanych liniach energetycznych. Co gdy pojawi się taka sytuacja, że jest osoba obłożnie chora, nie mogąca się dostać do placówki medycznej, podłączona do aparatury? Czy istnieje jakaś pomoc od Państwowej Straży Pożarnej dla takiej osoby? Tak, oczywiście właśnie to sprawdzamy. Jesteśmy w kontakcie z zarządzaniem kryzysowym i z urzędami gmin. Sprawdzamy w tej chwili miejsce, sprawdzamy przede wszystkim gminę Brąszewice. To mamy 4 adresy, pod którymi znajdują się osoby, od których życie zależy od energii elektrycznej. Zatem w tych sytuacjach my jesteśmy w stanie wypożyczyć agregaty prądotwórcze, bo wiadomo, że to jest sytuacja kryzysowa i jak najbardziej nasza interwencja jest wtedy
uzasadniona i wysyłamy czy druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy też mają na terenie gminy danej, też mają na wyposażeniu pojazdów agregaty prądotwórcze, bo też sami dysponujemy takimi agregatami, też wyjeżdżamy. Sprawdzamy w tej chwili, czy jest taka potrzeba, codziennie takiej weryfikacji dokonujemy. O aktualną sytuację na drogach w naszym regionie zapytaliśmy również Grzegorza Będkowskiego, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Dział od poniedziałku mamy bardzo trudne warunki, nie tylko na drogach, ale również na chodnikach, w miejscach, gdzie piesi chodzą. Przez te dwa dni odnotowaliśmy kilkanaście zdarzeń, tylko nie były to poważne zdarzenia. Przede wszystkim drobne kolizje i jakiś wjazd do rowu. Wiemy, że nawierzchnia jest śliska i czasami kierowcy nie byli w stanie zapanować nad pojazdem. Ponadto pojawiały się również konary drzew z uwagi na to, że ten deszcz marznący spowodował, że gałęzie nie wytrzymywały i spadały na jezdnię. Czyli wbrew pozorom, wbrew pogodzie tak naprawdę ludzie są ostrożni. Tak, no takie przysłowie jest tak, czym gorzej tym lepiej i tutaj jakby się to potwierdzało. Ale jednak dalej apelujemy o ostrożność. Jeśli ktoś nie musi jechać pojazdem, to niech ten pojazd zostawi na parkingu i korzysta z innych środków komunikacji. Jeśli musi już korzystać ze swojego pojazdu, to apelujemy o rozwagę, ostrożność. Pomimo, że wydaje nam się, że jezdnia jest, że jest czarna, to jednak jest to warstwa lodu i czasami nie jesteśmy w stanie zapanować nad pojazdem. Za uporządkowanie oraz odśnieżanie dróg i chodników na terenie miasta Sieradza odpowiada czterech zarządców. Są to drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Większość tych dróg zostało uporządkowanych, drogi zostały posypane, jak również ciągi pieszych. Chciałbym tutaj przypomnieć, że właściciel, zarządca nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć nieczystości, czyli śnieg, ślizgość z chodnika wzdłuż nieruchomości, z tym, że chodnik musi przylegać bezpośrednio do danej nieruchomości, tak jak w Sieradzu jest na przykład na ulicy Warszawskiej. Tutaj obowiązek ciąży na zarządcy nieruchomości. Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest również usunięcie nawisów śnieżnych zalegających na dachach, jak również sopli lodu, które w każdej chwili mogą się oderwać i spaść na przechodniów. Jest to zagrożenie życia, zdrowia. Także tu również ciąży taki obowiązek na zarządcy nieruchomości. Za takie wykroczenie może być kara nawet do 500 zł. No właśnie, Straż Miejska sprawdza na bieżąco, monitoruje, jak to wygląda na sieradzkich drogach, chodnikach. Jak pan ocenia tą sytuację? Uważam, że sytuacja nie wygląda źle. Drogi są odśnieżone i posypane. Zdarzają się jeszcze pojedyncze zgłoszenia do Straży Miejskiej o chodnikach, gdzie znajduje się ślizg. Straż Miejska również apeluje o rozwagę i ostrożność w tym czasie. Jeżeli mieszkańcy miasta chcą zgłosić jakiekolwiek uwagi dotyczące niebezpieczeństwa w związku z nieposypaną drogą czy chodnikiem, można wykonać telefon pod bezpłatny, czynny całą dobę numer 986.